Hej wszystkim, tu Maja. Witajcie na kanale Z Kopyta Wjeżdżam. Holi jest dzieckiem, ponieważ byłam ostatnio 3 razy na końskich zakupach, na których udało mi się kupić parę fajnych rzeczy i chciałabym je Wam dzisiaj pokazać. Jedne z tych zakupów zrobiłam w poprzednią niedzielę na tych międzynarodowych zawodach w skokach przez przeszkody w Sopocie na hipodromie. A drugie zakupy zrobiłam po prostu w Decathlonie już jakiś czas temu, więc niektóre z tych rzeczy mogliście już widzieć na moich ostatnich filmikach. Za to trzecie zrobiłam wczoraj w Koniku i w Zabukuj. A więc teraz już zainteresowanych zapraszam do oglądania. Okej, a więc zacznijmy od rzeczy, które kupiłam na tych zawodach. I pierwszą z nich są takie smakołyki dla koni. Są one z końskiej cukierenki. I jest tutaj około 300 gramów. Zapłaciłam za nie 15 zł i nie byłyby one niczym wyjątkowym, gdyby nie ich niezwykłe smaki. Bo jest ich tutaj aż 7. Ogólnie jest to taka mieszanka i poza jabłkiem, marchewką i buraczkiem to mam tutaj mango, arbuz, jabłko cynamon i kokos. Kolejną rzeczą, którą kupiłam jest, uwaga, uwaga, takie cudeńko. Nie wiem, czy go widać w ogóle. Jest to taki prześliczny czaprak. Gdy kupowałam ten czaprak, dostałam już go w takim opakowaniu, co jest bardzo fajną sprawą. Jest on firmy Dotibel. Kosztował 99 zł. Tutaj ma właśnie logo. Jak pewnie się domyślacie, zakochałam się w nim z racji tego pięknego miętowo-czarnego wzorku. Ma on takie z obu stron rzepy na popręg, a w środku jest wyszyty takim szarym materiałem, który podobno bardzo fajnie chłonie pot. A no i jest to czaprak wszechstronny w rozmiarze Cobb. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam na tych zawodach, jest takie urocze maleństwo. Kosztował on 9 zł. I miałam jeszcze dwa wędzidła, jednak dałam je na prezent, a sobie zostawiłam takie małe, urocze strzemionko. Mam też tutaj taką torebeczkę z Dynaweny, czyli firmy produkującej pasze dla koni. No więc oczywiście mam tutaj próbkę pasze dla koni, a te wszystkie ogólnie rzeczy są takie mniej istotne i ja je dostałam, ogólnie tak nie kupiłam ich, o tak. Kolejną rzeczą są trzy takie cuda z logiem Dynavena. I jest tutaj taka smyczka, długopis i krówka. No i resztę tutaj mam też dużo, bardzo dużo ulotek. A, ulotek. A więc to były wszystkie rzeczy z hipodromu, teraz przejdźmy do Decathlonu. A więc pierwszą rzeczą są ochraniacze. Te ochraniacze normalnie kosztują około 120 zł, jednak mi udało się je kupić na przecenie za jakieś 70. I tak jak tutaj mogliście właśnie zauważyć ślady użytkowania,
No ale miałam je na jeździe jak na razie parę razy. No są troszeczkę zdarte, jednak bardzo fajnie się trzymają i naprawdę fajnie się w nich pracuje. Są one całe matowe, jednak tutaj na końcu mają taki bardziej świecący wzorek. A jeśli chodzi o rozmiar, to w Decathlonie nigdzie nie znalazłam o tym informacji. Jednak tak na oko to wydaje mi się, że jest to chyba Cobb. Okej, a więc kolejną rzeczą są takie granatowo-niebieskie breczesy. Kosztowały one 80 zł. Mają krótki lej i trzy kieszonki. I kupiłam je, bo mają prześliczny kolor, który pasuje do mojego niebieskiego kompletu i jak na razie sprawdzają się bardzo fajnie. Trzecią, czyli ostatnią rzeczą z Decathlonu jest po prostu taka niebieska polówka. Kosztowała ona 40 zł i tak jak reszta rzeczy jest w kolorze niebieskim, a tu ma takiego konika decathlonowego. To czym się wyróżnia, jest to taki świetny materiał, który jest bardzo przewiewny i leciutki, a z tyłu ma jeszcze taką siateczkę. I powiem wam, że jak na razie jest to moja ulubiona polówka. No dobra, a więc teraz czas na wczorajsze zakupy. I tak wygląda z nich siateczka. Jak widzicie, nie jest zbyt wielka i przyznam, że te rzeczy też nie są jakieś takie wow. Znaczy myślę, że i tak fajnie byłoby wam je pokazać, a więc zacznijmy może od Zabukuj. Kupiłam tam dwie rzeczy i pierwsze są skarpety. Są to skarpety z firmy Komodo, które kosztowały 24 zł. I mają taki super wzór w zboże, siano czy słomę, które przy założeniu ze sztybletami wyglądają jakby wystawały z butów. A drugą rzeczą są takie smakołyki dla koni. Te smaczki są z Candy Horse, kosztowały 16 zł i jest tutaj prawie 200 gramów. Jak widzicie, są o smaku borówkowym i przypominają takie białe kamyczki, więc jestem bardzo ciekawa, czy zasmakują turawie. A jeśli chodzi o sklep Konix, to tam również kupiłam dwie rzeczy i pierwszą jest taka urocza gąbeczka w kształcie konika. Jest to gąbeczka do czyszczenia pyszczka. I kosztowała ona 4 zł. W zasadzie mam już jedną gąbeczkę do pyszczka, ale gdy zobaczyłam tą w tym uroczym kształcie i prześlicznym kolorze, no to musiałam ją kupić. A druga rzecz, jaką kupiłam w koniku i zarazem już ostatnio na tym holu, jest chyba najdziwniejszą rzeczą, jaką ostatnio kupiłam. Bo jest to, uwaga, uwaga, małe ogłowie. Jeśli zapytalibyście mnie teraz, po co kupiłam to ogłowie, to powiedziałabym wam, nie wiem. Kosztowało ono 20 zł i no naprawdę nie wiem, po co je kupiłam. Jakoś tak, gdy zobaczyłam tyle małych ogłowi, to się zakochałam, no i jakoś tak się kupiło. Nie wiem, jest ono dość duże jak na bryloczek, no ale wiadomo, że za małe jak na konia, nawet małego kucyka szetlandzkiego. No i nie wiem, no zobaczę, do czego mi będzie służyć. Myślę, że coś w rodzaju jakiegoś takiego bryloczka. No nie wiem, zobaczymy. Dobra kochani, złożyłam je. Przypięłam wodzę i miałam nadzieję, że natchnie mnie jakiś pomysł, do czego ono może służyć. Ale nie, niestety nadal nie. Jeśli macie jakiś pomysł, no to piszcie mi koniecznie w komentarzach i no, nie wiem, naprawdę, nie wiem. Okej, a więc to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Możecie też napisać w komentarzu, czy wy byliście na tych zawodach na hipodromie. I tyle, a więc trzymajcie się i cześć! Hej, odrzuć się tam. Chce mi się spać. Blablabla.